Biorę już młot i ruszam na robotę. Dobra, teraz sobie skręcimy ładnie na skręty, pod skosem będę kręcił 55 skręty, 57 to jest. Oczywiście od dołu do góry, że jak obrócę tą to nic nie będzie widać, że tak tam będzie ziemia wsadzona, no ale chuj. W sumie tak. Muszę naciągać trochę, widzę. No bo to wiadomo, że nie wyjdzie. Ale jak się naciągnie, myślę, że będzie dobrze wszystko. Kręcimy. Jedziemy z tym koksem. Mi nie wyszło. Wyszła? Nie. Ładnie weszło. Pierwsza sztuka. Teraz sobie chyba obrócę. Naciągnę cały. O! Dobra, coś z tego będzie na pewno. Co drugą chyba skręcę. Kto mówią trochę krzywo, też proszę. O. Teraz to już trzeba nagiąć, kurwa, trochę. Się robi lekki przeskok, kurwa, widzę. Ściągaczem to spróbuję ściągnąć. O, też sobie kupiłem ostatnio w Julii. A jak? Mac Tools. Nie wiem, jakiś groszek on kosztował. Szybki ścisk. Trzyma. O, trzyma ładnie. Trochę odstaje, kurwa. A to się wciągnie. Puszczę lekko. Dobra, to się samo popuści przy wkręcaniu. Więcej kątów, tym się bardziej wszystko pierdoli. I bardzo, kurwa, dobrze. Dobra. Ciągnięty. Tu mogę wydać co każdy. Zawsze to będzie trzymać lepiej. No dobra, to mamy. Teraz jeszcze dolna część. Się obrócić. No, nie pasuje. No, tu pasuje lepiej. Dobra, te same 57 wkręty. Dobra, to mamy. Gaz. To mi się podoba. O to chodzi. No, papierkiem jeszcze tą górę przelecieć. Papier grubszy. 80. Dobra. Jeszcze później przelecę. Czy trzeba zrobić teraz znowu? Wracamy ją. Jeszcze dno zrobię. Deski, deski. Kurwa, za krótki. Jaki tu wymiar będzie? 30. 37 największy. Dobra, coś tu ma. Kurwa, trochę brudne. Musimy to przeszlifować. Nie?
końcu z odpadu, no to co tu się dziwić. Dobra, to tu chyba będzie pasować. Tu. Wyda. Tu jeszcze jeden. Kurwa. Jest za krótka. A chuja ją szlifowałem. Te szpary mogą być takie lekkie. Dobra, może być. Trzeba przełożyć. Trzeba zaznaczyć. O, te szpary nie są duże. Zaznaczyć sobie denko. Pięć po linii najlepiej. Pierdzielić. Jakiś kąt czy na oko. 7 stop. Dobra, zobaczmy co z tego wyszło. Pasuje wszystko. Elegancko. Kręcić. Ma dwa, żeby przeszło dłuższym wkrętem. Jakie to jest 7 chyba. O, 7,5. Dobra, kręcimy przez 2. Jeszcze tu dolne takie, o, było to jakoś w miarę estetycznie. Tak tam tym się nie ma co przyjmować. Gdzie jest? Jeszcze tu jednego. Trochę stuknąć. Kurde, co on robi? Aha, tu jeszcze nie jest przykręcony. Trzeba dokręcić jednego. To i dobrze. No, wydam. Dobra. Wydam. Wszędzie jest. O, elegancko. No, takie coś wyszło. Oczywiście do środka można folię dać. Jeszcze sobie poszlifuję całą. Ładnie. Thank you.
Dobra. Gotowe. Czy gotowe? W środku jeszcze te zbiję trochę. Te wkręty. O. Jak się nie rzucały w oczy. Tu i tak mówię, albo ziemię ktoś da, najpierw folią obłożyć. Może ktoś wstawi doniczkę sobie, taką mniejszą i kwiat, żeby to tak rósł po prostu. Nie wiem, z półtora godziny roboty może. Może dłużej, może krócej, zależy. Czy jakaś wpadka jest, czy coś. Jeszcze szlifuję cieńszym papierem. Setku. Oczywiście drzewo jest impregnowane pod ciśnieniem, także nic nie trzeba robić, lakierować i tak dalej, ona będzie trzymać jak dobrze, jak ktoś będzie dbał nawet 50 lat. No wiadomo, no można sobie za olejem przelecieć czy czymś po 2 latach na przykład, żeby błyszczało się. Miał być 8-kąt, a wyszedł 9-kąt. I też jest dobrze. Mi się podoba. Ja jestem zadowolony. Dobra, dzięki. Do usłyszenia, hej. Będzie tak, będzie zajebiście. Jak Gosia zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tak. Będzie zajebiście, jak Gosio zrobi remont, to padną wszystkie liście. La la la.